tutaj nie będzie niczym nowym jak... Sportowy Wałbrzych w ramach programu Pogoni za piłką odwiedza obiekty sportowe i drużyny piłkarskie z naszego regionu. Tym razem popularna Bundesliga, czyli B-klasa. Z nami prezes Seweryn Śmigielski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Od 3 lat prezes KP Mieroszów. Jak się pracuje w klubie i jakie podejście jest do pracy? Bo się dzieje, widać dużo. Tak, współpraca no jest dobra. Współpraca jakoś szanujemy. Zawodnicy słuchają prezesa, trenera, no jakoś coś robimy w tym kierunku, żeby było w kierunku awansu typowo. Nie? Jesteśmy na obiekcie, który jest fajnie przygotowany. Nie dość, że macie świetną murawę, to jeszcze macie bieżnię lekkoatletyczną, czyli możecie tak pełni różnych ćwiczeń wykonywać, ale trzeba przyznać, że obiekt jest naprawdę ładnie zadbany. Tak, obiekt jest zadbany no, dzięki moim staraniom jako opiekun tego obiektu. No i z dofinansowaniem z gminy, nie? Bez jakichś dodatkowych środków by tego nie było. Czyli współpraca z gminą idzie bardzo dobrze. Tak, tak. Współpraca z gminą jest dobra. To, co jest potrzebne do rekultywacji, na przykład murawy, to jest dofinansowanie od gminy. Jak się współpracuje z zawodnikami, z trenerem? Kadra jest na tyle szeroka, że fajnie się można przygotować do każdej kolejki? Tak, tak. No kadrę mamy szeroką. Dużo młodych doszło zawodników. Też opieramy się na zawodników z juniora. No ale no, seniorska drużyna no jest, mamy zaplecze takie już, że nie trzeba jeździć po domach i szukać zawodnika. Tegoroczne rozgrywki dla Was bardzo dobre. Piąte miejsce, ale nawet jeżeli popatrzymy na statystyki, jeżeli dobrze pamiętam, 34 bramki już strzelone, Mało bramek wpuszczonych, bo tam chyba 8 wpuszczonych bramek, ostatnio 4 mecze z rzędu wygrane, 19 bramek w tym czasie było strzelonych. No naprawdę robicie niesamowity progres z meczu na mecz. No progres jest z tego względu, że pozyskaliśmy starego, nowego bramkarza, nie? No mamy taką tą defensywę jakąś taką spokojniejszą i ten bramkarz robi dużą różnicę, jak w tamtym sezonie, który żeśmy zrobili spadek, nie? Mamy niedługą historię, bo tak naprawdę w 20 roku powstaliśmy jako klub. Wcześniej przez lata, 70 lat był PKS Biały Orzeł Mieroszów, dość znany na tutaj arenie, że tak powiem, lokalnej. Natomiast z różnych przyczyn ciężko było podnieść samo to stowarzyszenie, które tam upadło. No i co? I dzięki burmistrzowi tak naprawdę przyszli młodzi chłopcy, poprosili, żeby założył klub. On założył klub. On początkowo nazywał się przez 2 lata KPMCK, z racji tego, że to było przy Mieroszowskim Centrum Kultury. I tak gdzieś tam na 90 minut krąży jeszcze. Tak, ja próbowałem to kilka razy, już tam do nich pisałem i tak dalej, nie chcę tego zmienić, więc tak się tam nazywamy. Natomiast to jest jakby pochodna tego, że kiedyś jakby na samym początku to Centrum Kultury mocno pomogło, żeby założyć klub. No i później tak naprawdę po roku od jego powstania niestety prezes wtedy no, został pokonany przez jakąś chorobę i jakąś, ja to musiałem wziąć, zostałem prezesem. No i w tym czasie tak naprawdę stworzyła się fajna grupa ludzi, ja nazywam ich społecznością klubową tak naprawdę, która ciągnęła to, nie? Od samego początku do końca. W pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że nie jesteśmy już Mieroszowskim Centrum Kultury, czyli wyrzuciliśmy te MCK, zmieniliśmy sobie trochę logo. Tak i od tego momentu jesteśmy klubem piłkarskim w Mieroszowie. No i co, były sukcesy, bo awansowaliśmy do A-klasy. Były porażki, bo spadliśmy z niej od razu, tak? I teraz tak tutaj tak mówili, zasilni na B-klasę, zasłabi na A-klasę, ale może teraz się to zmieni. Znaczy, generalnie w tej A-klasie było dobrze, tylko jakby straciliśmy kilku chłopaków i bramkarza i to taka jest liga, wiesz, że jakby no, w pewnym momencie, jak zabraknie ci 3 czy 4, to już nie masz połowy drużyny. Więc tą drugą rundę rzeczywiście przegraliśmy, no a teraz jakby wstajemy i staramy się osiągnąć. Co powiesz na ostatnie sukcesy? No bo to jednak pasmo takich fajnych wygranych, no i imponująco 30 chyba 4 tam do 8, tak? No chłopaki się mocno zmobilizowali teraz, w tym sezonie mamy pierwszy raz tak, że w ogóle mam 20 ludzi, my musimy zostawiać kogoś w głębokiej rezerwie, tak? Więc jakby z tego też powodu jednego walkowera dostaliśmy, bo trochę tam nie dopełniliśmy formalności na protokole, tak by było jeden punkt więcej, więc jeszcze bylibyśmy wyżej w tabeli. No co, no chłopaki się zmobilizowali, wróciła nasza legenda Grzesiu Gruszka do bramki, ja bramkarza nam brakowało przez 2 sezony i tak teraz no jeszcze trudno mecze przed nami, natomiast to, co się udało zdobyć, to chwała dla chłopaków. Z
nie jest też łatwa liga, bo to naprawdę jest liga wyzwań. Wyzwań takich, że trzeba się zmierzyć z zawodnikami, którzy muszą być zdyscyplinowani, bo na co dzień pracują, mają swoje inne rodzinne obowiązki, a piłkę nożną traktują dodatkowo. Jak to się robi? Zgadza się. Tak jak pan mówi, to jest dodatek, to jest ich pasja. Staramy się podzielić to jakoś i być wyrozumiałym w stosunku do tego, że chłopaki pracują, a jeszcze znajdują ten czas i siłę na to, żeby przyjść potrenować. Mobilizacja największa jest w drużynie. To od nich zależy. Trener tak, jest podstawą tej drużyny. Musi mieć jakiś wpływ, musi umieć zmotywować swoich wojowników do walki, ale no nie oszukujmy się, najwięcej jest w ich nogach, prawda? To oni decydują o swoim zaangażowaniu, to oni zdecydują o tym, jakie jest podejście do treningu, jak jesteśmy w tym treningu, jeden drugiego ciągnie, także to dużo pomaga, tak? Jak wyglądają treningi? Dużo jest motoryki, dużo jest taktyki. Jak to wygląda? Różnie. To nie ma jakiegoś tam stałego schematu. Mamy kilka ćwiczeń, nad którymi pracujemy. No jest to tak, motoryczne, z wykończeniem, przyjęcie, podanie, no staramy się urozmaicić, nie mamy jakiegoś jednego stylu, czyli na przykład skrzydłami, gramy zróżnicowanie, tak, jak nam pozwoli przeciwnik, tak staramy się strzelić bramkę, czy tam zdobyć te punkty. W rozmowie tutaj w programie prezes mówił, że waszym dobrym punktem, który wzmocnił waszą drużynę, to bramkarz, faktycznie? Tak, zgadzam się, Grzesiu Gruszka, pewnie znacie, jest to poważny facet, grał w Lechii Dzierżoniów, grał też po ligach tam w Polsce. Ostatnie jego rozgrywki to bodajże Orzeł Lubawka, z tego co pamiętam. Także tak, jest to bardzo doświadczony zawodnik. Pochwalę się, to był też mój trener, prawda? Teraz role się odwróciły. Z jakieś 30 lat temu, może 25, Grzegorz Gruszka był moim trenerem. Teraz ja jestem Grześka, także tu już o tym świadczy, ile dekad już ten facet jest na boisku z piłką nożną związany. Także super, super facet. To porozmawiajmy o waszych ostatnich meczach i o tym, co się dzieje w tabeli, bo w tabeli przed tym, jak nagrywamy program, jeżeli dobrze pamiętam, piąte miejsce, 34 bramki strzelone, 8 chyba tylko właśnie wpuszczonych, tak. A ostatnie 4 mecze to 19 bramek strzelonych z pasmo zwycięstw, tak. Jedna wpuszczona. Niesamowity progres z meczu na mecz. Zgadza się i tak jak powiedziałem wcześniej, to jest zasługa zawodników. To oni naprawdę pokazują głód gry, głód sukcesu, którego w Mieroszowie brakowało od 2 lat, prawda? I coś pękło, coś się zmieniło, no i chyba nie chcą już być tymi chłopcami do lania w środku tabeli B klasy. Mają większe aspiracje i potencjał również mają, który można wykorzystać właśnie. Możemy powiedzieć śmiało, aspiracja na A klasę jest? Znaczy na obecną chwilę nie chciałbym tak powiedzieć, bo to jest dla mnie zdecydowanie za wcześnie. Powiedzmy jest to połowa pierwszej rundy, 8-10 kolejka, tak, my mamy jedną zaległą, czyli 9 meczów rozegranych. Ciężko jest mi się wypowiedzieć, no nawet powiedzmy, że to jest 1/3 całego sezonu, tak? No a zwróćmy uwagę na waszych chociażby przeciwników, że tak powiem, z ligi, z tabeli. No taki Górnik 2 Wałbrzych, który wystartował w B klasie i mimo wszystko, że strzela bardzo dużo bramek, nie zajmuje jakiegoś wybitnego pierwszego miejsca. No tak, no nie zawsze ilość bramek przekłada się też na pozycję w lidze, prawda? Czasem można strzelić 100 bramek w 10 meczach, a zajmować środek tabeli, tak, w zależności jak się to ułoży, a czasem można wygrywać wynikami 2-1. Mieć 10 bramek strzelonych, 5 straconych, a być liderem, prawda? To przed kim największy respekt? Powiem szczerze, że respekt mam do wszystkich drużyn, do wszystkich, do każdej jednej, ponieważ no, mam porównanie w tej lidze od 3 lat i według mnie to jest, w tym roku jest najsilniejsza ta grupa. Jest naprawdę przynajmniej 5-6 drużyn, które mocno będą walczyły. Jest to Nysa Kłaczyna, są to Bogaczewice, jest to Górnik Wałbrzych, Piotrkowice Świdnickie i nie pamiętam jeszcze ktoś tam był. Jeszcze mamy Zagłębie? Zagłębie, tak, tak, tak. No ale mówię, i my chyba... I Unia Bogaczowice. Tak, tak, Unię wymieniłem, także mówię, to są drużyny, które naprawdę są mega mocne. Nie lekceważymy takich drużyn jak Pastuchów czy Wenus Nowice. Nieprzewidywalni. Są nieprzewidywalni. Tak jak wspomniałem wcześniej, liga jest bardzo mocna w tym roku. Chyba jedna z mocniejszych od 3 lat. Jest dużo drużyn, które właśnie mają aspiracje na to, żeby zagrać w A-klasie.
mamy naprawdę fajną ekipę w tym sezonie, zebrało się paru chłopaków, sami lokalsi praktycznie, mamy tam dwóch czy trzech dojezdnych chłopaków z Wałbrzycha, jeden, dwóch tam z okolic Lubawki, a tak to praktycznie gra sam Jaroszów, wyniki mamy dobre, mało bramek tracimy, sporo strzelamy, także no oby tak dalej, cały czas do przodu. Jakim jesteś kapitanem? Takim, co krzyczy, pogania, czy takim, co klepie po plecach? Takim troszeczkę, co krzyczy, ale to, jak to mówią chłopaki, konstruktywna krytyka, a nigdy takiej nie zaszkodzi. Trochę krzyczę, trochę się denerwuję, ale wszystko w granicach rozsądku. A w szatni jak? W przerwach i po meczu gorąco, czy raczej spokojnie? Raczej staramy się w szatni w trakcie meczu być na spokojnie, ponieważ nie chcemy sobie głów gotować, bo w poprzednich gdzieś tam latach troszeczkę już dorośliśmy do tego, żeby tego nie robić. I jest na razie raczej spokojnie, nie? Treningi intensywne, wymagające, czy raczej tak na luzie, żeby po prostu do pracy na drugi dzień dotrzeć? W trakcie sezonu teraz treningi są, takie bym powiedział, umiarkowane. Okres przygotowawczy był troszeczkę mocniejszy. Myślę, że w zimę też na pewno na hali trochę mocniej potrenujemy, ale w trakcie sezonu, żeby to jakoś na meczach wyglądało, żebyśmy mieli siły na... No, mamy 16 drużyn w B-klasie, to jest długi sezon, trzeba mieć siły do końca, prawda? Klub nie samymi zawodnikami oczywiście żyje, choć oni są najważniejsi. Jak się współpracuje z prezesem, wiceprezesem, trenerem, jak to wszystko u Was wygląda? Jest naprawdę w porządku, wiceprezes zamienił się rolami z prezesem w tym sezonie i naprawdę współpraca wygląda bardzo dobrze, nie mamy żadnych tam zgrzytów między drużyną a zarządem czy trenerem. Czego sobie życzycie, który przeciwnik dla Was najbardziej wymagający i jakie sobie stawiacie cele w tym sezonie? Na ten moment z tymi przeciwnikami, którymi graliśmy, to najbardziej wymagającym była Nysa Kłaczyna. U nich na boisku, mają strasznie duże boisko, troszeczkę nas, że tak powiem, zabiegali. Wygrali z nami 2-1, mieliśmy jeszcze szansę tam wyciągnąć remis, przez większość spotkania też prowadziliśmy. No i co? Cele są takie, żeby awansować do A-klasy. Chcieliśmy podziękować za wizytę, za odwiedziny, za promowanie naszego, nie wiem, obiektu. Klubu. Jest nam bardzo miło, my uwielbiamy pracę z klubami, z osobami, które są zaangażowane w swoje kluby i nam jest bardzo miło, to na pewno stanie na naszej cudownej meblościance, która jest za tym. I taka kibicka, która nam to przekazuje, to jest najlepsza nagroda, jaka mogła się nam trafić. Daj panu ładnie. Dziękuję, podamy sobie rękę. Dzięki, super, dziękuję bardzo. Oto właśnie upominek, dziękujemy Sportowy Wałbrzych za współpracę. Jakub, Bartek. Następną przywożę rzecz, wiecie kogo wysłać zawsze na oględziny klubów. I tutaj proszę taką koszulkę naszą treningową, klubową. Treningowa, ze sponsorem, zobaczcie proszę bardzo. Oczywiście wszystko w programie, w Pogoni za Piłką. Do zobaczenia na Sportowy Wałbrzych.